ciągnąć się. Jedna wielka niewiadoma rzuca na nas cień. Chciałam z tobą to tobą trwać, bo razem spełnialiśmy sny. Honorata Skarbek na festiwalu w Opolu. To takie miejsce kultowe, jeśli chodzi o polską piosenkę. Jak ty się tutaj czujesz? Dokładnie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że mam okazję zaprezentować tutaj swój najnowszy singiel, nie powiem jak. Szczerze mówiąc, dowiedziałam się o tym, kiedy ogłosili wyniki. I byłam bardzo szczęśliwa, zakręciła mi się łza w oku i zdałam sobie z tego sprawę, że rzeczywiście to, co robię już od 3 lat, jeśli chodzi o rynek muzyczny w Polsce, w jakiś sposób ma pozytywne odzwierciedlenie w moim życiu i dla takich momentów warto to robić. Bardzo miło, że jesteś skromną, jeśli chodzi o działania artystyczne, ale nie oszukujmy się, twoje utwory pływają w radiu, w telewizjach muzycznych. Tak, rzeczywiście tak jest. Natomiast ja kocham robić muzykę, kocham pisać piosenki, kocham śpiewać. I to jest dla mnie najważniejsze, że mogę to robić. Muzyka jest moim powietrzem i właśnie tym oddycham. A w momencie, kiedy to jest rzeczywiście pozytywnie odbierane przez słuchaczy, widzów, telewidzów, no to nie pozostaje mi nic innego, tylko cały czas to robić i się spełniać i realizować się w tym, co kocham. Nie powiem jak masz kochać mnie, lecz ty to czuć. Te przebojowe piosenki i piosenki jedna po drugiej, słyszymy je w radiu, pojawiają się na płytach. Mówi się troszeczkę o artystkach takich jak ty, to młode 20-latki, które wchodzą szturmem na polski rynek. Zgadzasz się z tym zapewne? Zawsze w Polsce chyba było więcej śpiewających wokalistek. Niż wokalistów? Tak, właśnie coś w tym rzeczywiście jest, że jest więcej wokalistek niż wokalistów, nad czym strasznie ubolewam, bo mamy bardzo wiele utalentowanych panów, którzy zajmują się śpiewaniem, natomiast nie wiem, czy może mamy takie zapotrzebowanie na polskim rynku muzycznym, że jednak kobiety bardziej trafiają do odbiorców, ale mam nadzieję, że to się zmieni i że będzie jednak porówno, także śpiewający panowie jak najbardziej mile są widziani. A może to też wynika z tego, że ładnie popatrzeć na ładne kobiety. Zresztą widać to po tobie, elegancka stoi przede mną i to dlatego też ma wpływ na to. Tak, ale tak samo można powiedzieć, że dobrze jest popatrzeć na przystojnych mężczyzn, którzy jeszcze do tego śpiewają. Dlatego myślę, że nie ma takiej reguły tak naprawdę na to. Pobijasz rekordy, powiedzmy, jakieś internetowe w oglądalności twoich teledysków, różne inne z tego, co tam wyczytałem. Dla ciebie największy sukces w tej chwili jaki był? Czy może przed tobą jest jeszcze sukces? Myślę, że największym sukcesem dla mnie jest ta więź, którą zdołałam wypracować ze swoimi fanami, bo rzeczywiście ja od samego początku bardzo na to pracowałam i z racji tego, że wywodzę się tak naprawdę z internetu, tam zaczęłam swoją działalność artystyczną, to mój kontakt z moimi odbiorcami, na przykład na moim blogu czy na różnych portalach społecznościowych, jest bardzo intensywny i nie ma między nami takiej dużej odległości, jak zazwyczaj jest między fanami a artystą. Ja wiem, że też mogę im bardzo, bardzo dużo zawdzięczyć i bardzo dużo im zawdzięczam, zawsze mnie wspierają, jeżdżą na moje koncerty, kupują moje płyty. Także właśnie ta liczba fanów, którą zdołałam sobie wypracować przez te 3 lata, jest dla mnie tak naprawdę największym sukcesem. Nie powiem jak, masz mi to dać, lecz chcę to czuć, być pewna, że wiesz i nie zastanawiaj się, chcę, żebyś zaskakiwał mnie. Przy okazji tego festiwalu, na którym tutaj jesteśmy, i rozmowy o wokalistkach, masz taką swoją kultową polską wokalistkę, z którą może chciałabyś zaśpiewać? Na pewno jest wiele polskich wokalistek, które podziwiam. Z racji tego, że jesteśmy w Opolu, na pewno mogę wspomnieć o Maryli Rodowicz, która jest fenomenalną artystką. Jest tak wiele lat na polskiej scenie muzycznej, nagrała już tyle hitów, cudownie wygląda. Świetna charyzma, wydaje mi się, że jest to jedna z polskich artystek, które warto podziwiać i z której warto brać przykład. Łączysz sporo działalności, oprócz śpiewania piosenek, nagrywania płyt, także moda oraz z tego, co pamiętam, działalność charytatywna.
Tak, zawsze staram się łączyć swoje pasje. Wiadomo, że moją główną pasją jest muzyka i pisanie piosenek, śpiewanie. I to jest numer jeden priorytet w moim życiu. Natomiast jeśli chodzi o inne takie aspekty, na przykład jak pan wspomniał, ten aspekt wizualny, też bardzo lubię modę, lubię się nią bawić i sprawia mi to jakoś tam frajdę. Jeśli chodzi o wszystkie akcje charytatywne, to też zawsze staram się wspierać różne organizacje, które jakoś tam są zgodne z moimi wartościami, które prezentuję. Zazwyczaj są to właśnie akcje związane ze zwierzętami, na przykład przeciwko wywożeniu polskich koni na rzeź, ponieważ sama jeżdżę konno od 7 roku życia. No i zawsze staram się dorzucić tam jakąś cegiełkę od siebie. Jeszcze jest internet, prowadzenie bloga. Tak, dokładnie. Prowadzę bloga już od 15 roku życia. Także to jest właśnie to, o czym wspominałam wcześniej, że ten kontakt z moimi fanami jest tam taki specjalny i specyficzny. Niemniej jednak oni zawsze wiedzą, że mogą wejść na tego mojego bloga i przeczytać o tym, co dzieje się w moim życiu na co dzień. Z tego, co pamiętam, śpiewałaś przed Justinem Bieberem. Tak, rzeczywiście. Ja nie wiem, czy może jest gdzieś ta informacja, czy spotkałaś się z tym artystą? Nie mieliśmy okazji się spotkać osobiście i się poznać, ponieważ wtedy, kiedy taka możliwość była, ja akurat byłam na scenie i śpiewałam przez tam 40 minut. Czy chciałabyś być tak popularna jak ten artysta? Może inaczej w tym kierunku zmierzyć, takiej masowej popularności? Czy wydaje mi się, że w ogóle Justin Bieber ma niesamowitą historię, bo z chłopca, który nagrywał covery na YouTubie, nagle stał się niezaprzeczalną gwiazdą numer jeden, jeśli chodzi o muzykę komercyjną, muzykę popularną. Także historia jest wspaniała i bardzo podobają mi się te hasła, które on głosi, czyli żeby nigdy nie mówić nigdy i zawsze wierzyć w siebie. Ja staram się oczywiście przestrzegać tych jednego i drugiego motto i mam nadzieję, że doprowadzą mnie do czegoś fajnego w życiu, żeby czuła się spełniona i szczęśliwa. Trzymam za to wszystko kciuki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Cześć, z tej strony Honorata Skarbek Honey. Pozdrawiam wszystkich użytkowników portalu 24starogard.pl.